Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was do gry Shadow of the Tomb Raider. Jest to, słuchajcie, gra z bardzo pięknymi widokami, klimatyczna pewnie, jeżeli widzieliście inne części z tej serii, z tego cyklu, to wiecie, o co chodzi. Nie wiem, jak to będzie na moim tym komputerze, mam nadzieję, że jakoś ta gra pójdzie. Trochę w nią zagrałem, żeby zobaczyć, jak ona działa. No, wydaje mi się, że powinno być nieźle. No cóż, spróbujmy w takim razie od początku. Ja tutaj ustawię poziom łatwy, jako że nie jestem jakimś mistrzem w tego typu grach, więc ogólny poziom trudności będzie Spryt i Odwaga, no i poziomy poszczególnych rzeczy łatwe. Dodałem tutaj również napisy, myślę, że pomogą zrozumieć treść i ułatwią oglądanie po prostu. Także zapraszam do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania. Sekcja komentarzy, tak jak mówię, jest do waszej dyspozycji. Tutaj mamy wstęp. No i zaczynamy. Johna, jesteś? O cholera. Cholera. Lara, nic ci nie jest? Johna, jestem tu. Tylko trochę utknęłam. Skała przygniotła mi nogę. Sprowadzę pomoc. Nie, depczę trójcy po piętach. Nie chcę zwracać na siebie uwagi. Już tam idę. To mi długo nie zajmie. No i tutaj musimy już operować klawiaturą. Naciskamy szybko przycisk E, tak żeby Lara się uwolniła. Mam nadzieję, że jej się udało. Johna!
Może tamtędy? No i co? Czyli teraz W musimy naciskać, tak? Nie, trzymać. To wtedy ona wspina się w górę. O, nawet nieźle idzie. No w górę, w górę. No, dasz radę. Tym czekanem, chyba to czekan się nazywa, sobie pomaga. No i super. O! No i udało się, jesteśmy na powierzchni. Czyli jesteśmy w jakiejś jaskini. Odznaka trójcy, symbol znaczający trójcę, tab otwórz, nie zdążyłem przeczytać, informacje w poradniku przetrwania. Dobrze, otwórzmy w takim razie tab. Zobaczmy, co tu mamy. Nóż, patrzcie, służy do przecinania lin i atakowania wrogów. Naciśnij F, by przeciąć linę. Aha. Czyli mamy na wyposażeniu nóż, odblokuj lepszenie noża, podążając główną ścieżką fabularną, wykonując misje poboczne i handlując z kupcami. Prowizoryczny nóż służy do przecinania lin i atakowania wrogów z ukrycia. Nóż wzmocniony daje możliwość przecinania plecionych lin. Dobrze wykonany nóż daje możliwość zbierania większej liczby materiałów ze zwierząt. Czyli F, żeby go użyć. No dobrze. I teraz tak, poruszanie się, spacja, by przeskoczyć przeszkodę. Spacja ponownie, by wdrapać się na wyższe przeszkody. Aha. I tyle mamy w poradniku przetrwania. W takim razie widzę. Zobaczmy, co to jest jeszcze tutaj na górze. Artefakty. Symbol oznaczający trójcę. Trójca to prastara, tajemnicza organizacja kierowana przez przypominającą Illuminati Wysoką Radę, która powstała jeszcze przed naszą erą. Celem trójcy jest odnalezienie i wykorzystanie wszystkich starożytnych artefaktów na świecie. Ścigam ją, odkąd się dowiedziałam, że stoi za śmiercią mojego ojca. Od tego czasu wraz z Johna wytropiliśmy mnóstwo komórek organizacji, ale wszystkie inne znalezione ruiny i grobowce uległy zniszczeniu, z wyjątkiem tych w Cozumel. Muszę się dowiedzieć, czego trójca szuka i co chce osiągnąć, a potem ją powstrzymać. Czyli wiemy mniej więcej już, o co chodzi. Zobaczmy, co tu jest dalej. Misje poboczne. Aha, czyli nie mamy misji pobocznych. Być może trzeba coś tam wykupić by było odnośnie tej gry. No nie, niestety nie jestem w stanie nic wykupić z uwagi na to, że ta gra nie jest moja. Także nawet gdybym chciał. Słabe światło to takie coś. Wydostać się z jaskini, czyli tu mamy, co muszę zrobić na bieżąco. No dobrze. Tu mamy notes Lary. I tu mamy ten ekwipunek, nóż i poruszanie się. No dobrze, wszystko w takim razie chyba już tutaj żeśmy przejrzeli, więc wracamy do gry. Mamy się wydostać z jaskini. Mamy słabe światło. Ja w postprodukcji spróbuję troszeczkę obraz rozjaśnić, co by zapewnić w miarę lepszy komfort dla was. Natomiast no tutaj mam troszeczkę jakby za ciemno. Być może ten mój monitor jest taki, jaki jest i to właśnie z tym ma związek. Natomiast no ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo no bo ta gra po prostu jest ciemna też. Poprzednia produkcja też była ciemna, no tutaj też jest
Niezbyt jasno, no cóż. Johna, wydostałam się. Uważaj, po drodze jest pełno pułapek. Okej, okay. Trójca się jeszcze nie wycofała. Patrz, czegoś jakie... tam pilnuje. Jakie tutaj... 6 tygodni. Fajne. Nadal nie wiemy, kto dowodzi lokalną komórką Trójcy. Rozmawiałem z ludźmi w mieście. Oczekują wizyty ważnego gościa podczas Dia de Muertos. Nazywa się Dominguez. Trzeba mu się przyjrzeć. No dobrze, tutaj się wspinamy. Mamy przycisk do tego, żeby wbić się w porwatą ścianę. No spróbujmy. Aha. I co, idziemy do góry. Czyli trzymam przycisk W, nacisnąłem E i tutaj Lara nam wbija się w górę. O! O! No! I w lewo tutaj musimy, w lewo. Bo tu u góry nam się ściana kończy chyba. Tab, przeczytam zaraz instrukcję w poradniku. O, i tu widzimy tą trasę, którą ona się porusza. Teraz powinna być na szczycie chyba. O! Jeszcze raz to samo. Czyli skok. No i jesteśmy na górze, słuchajcie. Patrzcie, jak to wygląda. Jaki niesamowity widok. 50 punktów doświadczenia. Tutaj mamy światło, nam wpada, bo to jest jaskinia wszystko. Fajna ta roślinność zrobiona jest, patrzcie. Poszczególne listeczki. No trochę mi obraz tutaj, delikatnie mówiąc, szarpie, no ale... Johna, spróbuję udało to jakoś delikatnie wygłodzić też. Wygładzić. Wybacz, że nie poczekałam. Uważaj. Podczas edycji. No dobrze, idziemy dalej. Nie wiem, którędy mam iść. Chyba tędy. O, patrzcie. Co za cudo. Ho, ho, ho. Fajne flary świetlne, tu świetlne zrobione, jeżeli patrzymy się prosto w światło, to fajne flary się tworzą. No dobrze, schodzimy tutaj w dół i zobaczymy, co gra dla nas przygotowała, ale no klimat nieziemski, popatrzcie tylko sami. Piękne. Dokładnie. O, jakiś nadajnik. Może bomba? No, musimy uważać. To jakaś droga chyba zaznaczona. Popatrz na to miejsce. Warto było prowadzić badania. Znamy zamiary Trójcy. Tak, naprawdę nie chcieli, żebyśmy tu weszli. Dobrze, że były notatki ojca. No, fajnie to wygląda, naprawdę. Widziałem, jak zawalił się na ciebie tunel. Mam rzucić okiem na rany? Nie, nic mi nie jest. Co to jest? To konstelacje. Ta inskrypcja to jakaś zagadka. Różowa ryba. Różowa ryba? I góra ze srebrną koroną. Jest tu jakaś data. Ale coś tutaj nie gra. Wygląda, że ktoś się uszkodził, może celowo. Trójca dokonała sabotażu? Przeważnie wszystko niszczą. Nie, te uszkodzenia są starsze. Ale kto miałby przy tym grzebać? O? Lara! Musimy się stąd wydostać! Lara! Nie, muszę to mieć. Uruchomiła coś. No dawaj! Ruchy! Ruchy! Szybciej! Dawaj! Gdybyś mnie nie wyciągnął, wciąż bym robiła zdjęcia. Wciąż byś tam była, ale nic byś nie robiła. Johna. Hej, chcesz się odświeżyć?
Przegrupujemy się w kawiarni. Doktor Dominguez ma tam być w nocy. Brzmi nieźle. Spróbuję to rozwiązać. Sprawdzę, czy ta data ma jakiś związek. Dobra. Różowa ryba, góry ze srebrną koroną. Sprawdzę to. Podobno mają w tym barze naprawdę dobre żarcie. Znam kucharza. Nie jestem specjalnie głodna. Co? Piękny widok, taki? Patrzcie. Ubieram z głodu. Mógłbym zjeść wieloryba. O! Meksyk, Cozumel. Co on pije? Lemoniadę jakąś? Tam jest. Mamy coś nowego o Dominguezie? Niewiele. Nadzoruje tu wykopaliska Trójcy. Ojciec wspominał go w swoim dzienniku. I to nie raz. Jest ekspertem od ruin przedkolonialnych. Mówią, że to równy gość. Pomaga miasteczku. Jak tam noga? Johna, popatrz. To zagadka. To opis drogi. By znaleźć miasto, idź wybrzeżem na południe, póki nie trafisz na różową rybę. Znalazłem coś, co pasuje. To różowe delfiny. Żyją tylko w Amazonce. Dalej idzie to tak. Następnie idź za sercem węża aż do góry ze srebrną koroną. A popatrz na to. To jest konstelacja Hydry, czyli węża. Ta gwiazda jest jej sercem. Wyznacza południowy zachód. Czyli co? Południowy zachód od Amazonki? Brazylia? Peru. Peru? No dobra. To ta data z ruin. Widzisz? Tu widać uszkodzenia. Ta liczba wygląda jak majańska trzynastka. Ale jeśli to naprawdę jest ósemka, uwzględniając precesję, to... Co? Precesję. Ziemia jest nachylona, więc wraz z upływem czasu gwiazdy pojawiają się na horyzoncie w zupełnie innym miejscu. Rozumiem. W majańskim kalendarzu to 2000 lat różnicy. Wtedy serce węża wskazywało dokładnie na zachód. Więc to dlatego jest w Peru, a nie w Brazylii. Trójca poszukuje w złym miejscu. Dokładnie. Musimy poszukać góry ze srebrną koroną w Peru. Jest tego więcej, coś o jakimś kluczu. Czego poszukuje Trójca w ukrytym mieście? Doktorze, znaleźliśmy ją. Tak? Gdzie jest? Ten, co go śledzą. Też to słyszałaś. Sprawdźmy, gdzie pójdzie. Czekaj, chwila. Będziemy rzucać się w oczy. Spróbujmy się wtopić. Maseczki takie. No i co teraz? Czy już mamy sterowanie? Mamy sterowanie nad postacią. Czyli mam iść za nim, tak? Ale najpierw zobaczmy sobie, są uzbrojeni. Co tutaj Chodź, jest. Ściągnęli posiłki. Nie przeszkodzę im. Nie chcę powtórki z ostatniej komórki, którą zdjęliśmy. No dobra, idziemy. Tu jakieś gazety, widzę, kawałek leży. Ale nie ma żadnej interakcji. Tu drzwi, ale też nie mogę przejść. No dobrze. Schodzimy schodami w dół. Wiedzą, że byliśmy w drugim miejscu. Czyli nic z Wolnej Nocki. Gdzie zniknął Dominguez? Nie może być daleko. Musi być gdzieś na dziedzińcu. Tak. Rozejrzyjmy się. Ktoś musi coś wiedzieć. Ej, Sami, jak leci? Dziękuję, Johna. Muszę się rozejrzeć. Teraz zobaczmy w tab. Co tutaj mamy? Co... Co zostało zrobione, co ukończono. Czyli tutaj nie mam żadnej interakcji, tu nie mam żadnej interakcji. Mam odszukać tego Dominguez'a. Tutaj misji pobocznych nadal nic nie ma, tutaj nie mamy nic. No te slary i o, jakieś zdjęcia. Aha, czyli to są poszczególne sekwencje, które już żeśmy... Dalej mamy tylko nóż, poruszanie się, skok, wspinaczka, nachylone ściany. No dobrze. Nic nowego tu nie mamy. Rozejrzyjmy się w takim razie. Nie przestawajmy szukać. Tutaj po tym
O, tu coś mamy, patrzcie. Aha, apteczki. Apteczki zawierają lekarstwa służące do leczenia ran. Zobaczmy, jak to wygląda. Składniki lecznicze używane w mieszankach ziół do leczenia można znaleźć w czerwonych roślinach i zasobach sztucznych. Ekwipunek, tylko nóż mam. Czyli tu mam tylko to. No dobrze. Zgarnęliśmy w takim razie apteczkę. No to rozejrzmy się dalej. Mówiłem, że tam jak twoja noga. Dobrze, kiedy o niej nie myślę. Może tutaj z kimś zagadniemy? Na widok tego jedzenia zaczyna burczeć mi w brzuchu. Powinnaś była coś zjeść. Byłam zbyt podekscytowana. Jak zwykle. Es bueno tener una festividad que te anime a reconsiderar las cosas. Na przykład Święto Matki. Zbyt rzadko mówimy naszym matkom, że je kochamy. Nie widzę go. Nie przestawajmy szukać. No to szukamy. Nie przejdę tędy, nie przejdę. A nie, przejdę. Tutaj gość gra na gitarze. No nic, no w takim razie zeksplorujmy sobie. O, tutaj widzę jakiś dymek, czyli możemy coś nawiązać, jakiś dialog. Spróbujmy. Młodość marnowana jest przez młodych, złotko. Tak się mówi. Nie ja. Ja miałam prawdziwie dziką młodość. Czyli tyle. O, tu coś jest. Zobaczmy. Pojemnik z zasobami. 15 punktów doświadczenia. Dobrze, zobaczmy, co to jest. Małe pojemniki zawierające pospolite materiały. Jakiś większy opis do tego nie ma nic. No dobrze. Zebraliśmy coś w takim układzie. No to idziemy dalej. Szukamy, nie wiem czego. O, tu mamy roślinkę znowuż. Lekarstwo. Rośliny lecznicze służące do leczenia. Zobaczmy. Aha, czyli to było to, co żeśmy mieli. Nic nowego nam się nie pojawiło. Dobrze, idziemy dalej. Tu jakieś lodówki z jedzeniem. Marlina la parrilla, perca con pimientos y marlin frito. Por eso, el mismo animal. No hay algo que no sea pescado. En el día de los muertos siempre. No fajne jedzonko. Ale idziemy dalej. Tu kolejka za tym jedzeniem, patrzcie. Tu coś się pichci na jakimś takim dużej patelni. Widać olej rozgrzany, obok mięsiwo. Fajnie to zrobione. No jestem pod wrażeniem tej gry. Wszyscy w tych maseczkach. Niebo wygląda pięknie. O, tutaj widzę jakiś komentarz będziemy mieli. Posłuchajmy dialogu. Pachnie przepysznie. O, nagle masz czas na jedzenie. Wtapiam się w tłum. Myślałem, że skosztują. Ale niestety nie. O, tutaj dalej coś się dzieje, zaraz podejdziemy, tylko patrzę, czy tutaj nie ma czegoś do zebrania po drodze, ale chyba nie. Dokąd on zmierza? Uwierzysz w to? Przyłapali go na piciu z ofrendy. O rany, jestem pewna, że jako dziecko była równie kłopotliwa. Nie trzeba go karać, tequila to załatwi, wypił wystarczająco dużo. No dobrze, o! Sztuczne ognie, czy tam zimne ognie, nie wiem jak to się nazywa, fajerwerki, no po prostu. Tutaj wyświetlają z jakiegoś czegoś fajne takie dekoracje na tym budynku, fajnie to wygląda. No, może zatańczymy? Si tu papa está escuchando y está bailando feliz. La música es maravillosa. No, ciekawe, ciekawe. Dwóch na gitarze, ludzie tańczą. No fajnie. O, tutaj mamy kolejny kolejny dialog. Jakiś chłopiec sprzedaje chyba sztuczne ognie, czy zimne ognie, nie wiem. Posłuchajmy, patrz, co ma do powiedzenia. To jego ojca. Może mogłabym zapalić jedną dla swojej matki.
Czyli tyle, właściwie króciutko. To nie lubię tłoku. Wolisz burzową gwardię czy nieśmiertelnych? Nie, tu mi dobrze. Co oni tutaj mają? Zrobiłeś na tubylcach wrażenie. Podoba mi się tutaj. Dobrzy ludzie. O, papuga. Kiedy przechodziliśmy obok tego kwieciarza. Miał dalię. To były ulubione kwiaty mojej mamy. Tu jakaś habanina. Wybacz. Tutaj coś mamy. O, coś udało się wziąć. Czyli trzeba tutaj wszędzie wchodzić, jak widzicie, bo może zawsze coś się ciekawego trafić. Tyle światła. Moja matka musiała być zachwycona. Johna jest przy bramie. Widzę go. Aha. No ale tu na razie popatrzmy jeszcze, co jest po drodze, jeżeli się da. Aż mi się przypomniało, jak jeździliśmy za tym profesorem po Egipcie. Jak mu tam było? Dobrze wiesz, że nazywał się Barakat. O, i tu już sekwencja filmowa. Czyli tak zwana cutscenka, jak to niektórzy określają. Mogę pokonać tę ścianę inaczej. Zajmę się tymi kolesiami. Czołem, panowie, jak leci? Dobrze. Nie wolno ci iść dalej. Podobno trwa jakaś szalona fiesta z laskami, które mają na twarzach wymalowane czachy. Wiecie coś o tym? To nie dla turystów. Maria mnie zaprosiła, znacie ją? To moja kuzynka. Moja abuela się tu urodziła, panie świecie jej duszą. Chciałem złożyć jej ofiarę, czy to tam się u was robi z tymi kocami. Dobra, wiecie co? Chyba jesteście zajęci. Nie będę wam dłużej przeszkadzał. Róbcie swoje. Dziękuję za służbę. Bezpieczeństwo. Nara. Czyli ona się tu przedostała. Fajnie. Johna, jestem w środku. Dobrze. Przy bramie nie było wcześniej tych strażników. Dominguez musi coś podejrzewać. A no właśnie. Popatrzmy, co tutaj jest. Tu jest jak gdyby jakiś cmentarz taki. Tablica pamiątkowa, nie wiem jak to nazwać. No popatrzmy, co tu jest. Tutaj chyba mamy to, tą część tutaj oddzieloną, zagrodzoną. Tak, dokładnie. Więc idźmy dalej. Tu się modlą, patrzcie. Przepraszam. Patrzcie, ile tu grobów. Ale jeszcze zajdźmy tam w górę, bo tam chyba dalej można było coś przejść. Uda mi się przejść, czy już mi się nie uda przejść tędy? Chyba już tu nie mamy. Nie, nie mogę tam się dalej. A nie, przeszedłem. Chciałem jeszcze do końca tutaj dojść, ale widzę, że tutaj już dalej nie ma możliwości przejścia. No nic więcej nie jesteśmy tutaj w stanie zrobić. Z powrotem wracamy. Myślałem, że może jakieś tam suweniry po drodze uda się. O, tutaj coś się dzieje. Patrzcie, apteczka. Podnosimy. Chyba to była zielona roślinka. Dobrze. Tutaj ktoś coś zapala. Ale tu nic nie mamy. No nic, idziemy w takim razie dalej. O, posłuchajmy tych dialogów może. Nawiązaliście kontakt z radą, dowódco? Tak jest. Nawet po tej kompromitacji w Brazylii nikt w organizacji nie kwestionuje pańskiego przywództwa. Zaszliśmy za daleko, żeby odpuścić. Tak jest. Są gotowi na wszystko. No dobrze. My jeszcze chwilę tutaj spędzimy. Bo, tak jak mówię, chciałbym zebrać wszystkie możliwe rzeczy, które są do zebrania. O, przeciskamy się tutaj. Niestety innej możliwości nie ma. Johna, Dominguez nie dowodzi tylko tą komórką. Patrzcie. Chyba dowodzi całą trójcą.
musimy uważać. Kolejna apteczka zebrana, fajnie. Lara. Tak, tak, słyszałam. Tu nie mamy nic. Tu nic nie ma. Niektóre groby ziemne takie, niektóre z jakimiś takimi pomnikami, domkami. No fajnie to wygląda, znaczy fajnie, no. Fajnie to zrobili twórcy gry po prostu, to chciałem powiedzieć. Tędy uda nam się przejść, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Dobrze, to w takim razie idziemy tam za tym... za tym Dominiquezem, czy jak on tam miał na imię. O, tutaj dalej widzimy jest. No to przechodzimy przez bramę, jeżeli nas nikt nie po drodze nie zatrzyma, ale chyba nie. Tu nikogo nie widać. O. O! Disculpe, señorita. Moja wina. Czekajcie, tutaj może coś byłoby do, nie wiem, wzięcia, kupienia? Nie. Myślałem, że może coś tu jest, ale niestety nie. Przejdźmy tędy. Może tu będzie jakaś roślinka do wzięcia? Nie. To są jakieś tylko kwiaty na sprzedaż, z którymi nie mamy żadnej interakcji. O, a tutaj co ten gość robi? Próbuje to załadować? Chyba tak. Zobaczmy, co jest tutaj. No nie, tutaj nic ciekawego nie ma. Uwaga! Jakie to piękne! Tu jest jakaś skrzynia. Zobaczmy, czy coś mogę z tym zrobić. Nie, nie mogę. O! Widzę, że gość się obruszył, żeśmy go popchnęli, dotknęli, nie wiem. Tu nic nie możemy zrobić. Zbliżamy się gdzieś, jakaś muzyka, słyszę, gra. Ktoś odpalił pułapkę przy pierwszym wykopalisku. O! Croft. Czekaj. Co jest? Chcę mieć potwierdzenie, dowódco. Koniec zgadywania. Słyszycie? Dopilnuję, żeby potwierdzili to wzrokowo. Johna, mogli mnie zauważyć. Spróbuję boczną uliczką. Znajdę inną drogę. Disculpem, señorita. Tu nie mogę nigdzie wejść. Tranquilo. Mama te enseñará a hacerlo bien. Nie słuchaj jej, Pablo. Robię najlepsze carnitas w okolicy. Każdy ci to powie. Tędy? O, tutaj poczytajmy, co tutaj jest. Można to przeczytać jakoś, czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. Tu roślinek żadnych nie mamy, mimo iż są donice z jakimiś... No właśnie, nie wiem z czym. Doktorze, tylu to pańskich ludzi. Nigdy nie można być zbyt ostrożnym. Jesteś bardzo łaskawa. Dziękuję. Powinniśmy iść. Czyli to on. Dobra. Wszędzie w oknach świeczki. Jakieś dumny, dziwne czaszki. Albo to są... Nie wiem właśnie, co to jest. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzach. Czy to są prawdziwe czaszki, czy to jest sztuczne coś. No. Idziemy dalej. O, telefon. Dominguez chce potwierdzenia, że Croft tu jest. Masz zdjęcie. Kobieta, rasa biała, po 20. Dotarło. Dobrze. Więc? Znajdą ją. Dobrze. Nie chcę, żeby ktokolwiek tam wchodził. No i poszedł. Dobra, no to idziemy dalej. Mogę iść dalej, czy nie mogę iść dalej? Się odkleić od tej ściany. Aha, w ten sposób. Dobrze. O, tutaj będziemy mieli jakąś scenkę dialogową. Zobaczmy. Ej, wynoś się z mojego biura. O, masz. Tylko zamknij za sobą drzwi. W porządku. Milutki.
Jego biuro. Ha, ha. Śmiechu warte. O! Nic się nie stało. Biegnij, baw się. To, co znaleźliśmy, nie przypomina niczego, co byśmy znali. Klucz do kolejnej fazy naszego planu. Jeżeli to jest to, będziemy... No dobrze. Idziemy dalej. Tu jest dużo jakichś roślin, ale nie wiem, czy coś... Nie, nie ma tutaj żadnej roślinki, którą moglibyśmy podjąć. Więc idziemy dalej. Tu mamy jakiś mur. Jak tu przejść? Trzeba się schylić pewnie. Co? Nie. Jak się można tutaj... Aha, po prostu trzeba przejść prosto. I ona sama zrobi odpowiedni unik, Johna, czyli kucnie. Weszli na teren wykopalisk. Jest ogrodzony, a przy bramie stoi strażnik. Znajdę inną drogę do środka. Znalazłem dobre miejsce. Będę obserwował okolice. Znajdź inne wejście na teren wykopalisk. Tab, otwórz ekwipunek. No dobrze, zobaczmy, co tutaj jest. Mamy taką mapkę już w tym momencie. Zobaczmy, o co tutaj w ogóle dalej chodzi. Może coś nam się pojawiło. Artefakty. Wytwarzanie, lekarstwo, ekwipunek, nóż. I tutaj, no czyli nic nie mamy nowego. Obecny cel, a my jesteśmy tutaj. Aha. Taka sytuacja. Możemy oddalić tą mapę. Fajnie zrobione, patrzcie. Lub przybliżyć, to już jest maksymalne przybliżenie, więcej się nie da. Legenda. Tu po lewej stronie mamy legendę, jeżeli ktoś chce, to na stopklatce możemy sobie to wszystko poczytać. No dobrze. Na razie wychodzimy z tego i próbujemy znaleźć jakieś inne wejście tutaj. Czy nam się uda to? O, tu jakieś drzwi są, zobaczmy. Nie. Fałszywy trop. Instynkt przetrwania poświęcony cele naciśniku, aby włączyć instynkt przetrwania. Aha, czyli tam mam iść, dobrze. Tu coś jest. Bierzmy to. Płótno, skrawki materiału przydatne do wytwarzania specjalnych strzał, koktajli mołotowo, lepszania broni oraz przywracanie świetlności strojów. Zobaczmy w poradniku, co mamy. Artefakty, przedmioty do zebrania, wytwarzanie, płótno. O, to było to. Czyli to, co żeśmy tam czytali. No dobrze. W takim razie wychodzimy stąd. Zobaczmy to, co nam tu pokazuje. Czyli idziemy tędy. Bo tutaj nie przejdziemy. No dobrze. Jakaś woda. Dom. Ja idę powoli, a ona biegnie. Nie wiem bardzo dlaczego, tak? Wdrapywanie się po ścianie. Patrzcie. Naciśnij spację, żeby skoczyć. Ponownie spację, by wdrapać się po ścianie. Aha, no to dobrze. O, i tutaj mamy cutscenkę znowuż. Jesteśmy po drugiej stronie. Fajnie. W tych ruinach musi być tego więcej. Piramida Majów. Wewnątrz jakiejś jaskini. Zabierzcie go w ruiny. To powinno wystarczyć, żeby nikt nic nie usłyszał. Nie, nie utrudniaj bardziej, niż to jest konieczne. To twoja wina. Co tu się dzieje? Żadnych świadków. Nie, proszę, nie! Załatw, że to już. Mamy jak najszybciej wracać. Chcą go zastrzelić chyba, tego kogoś. Żadnych świadków. Nie! Proszę, nie! Takie były rozkazy doktora Domingueza. O Boże,
Nie, 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 proszę! O, ostatnie słowo. Udało się. Jestem urzędnikiem państwowym. Mam prawo tu przebywać. Wystarczy. Panie archeologu prowadzący, pański kontrakt został rozwiązany. Proszę, nie. Mam pieniądze. Mogę wam zapłacić. Dobra, udało się. Nie skrzywdzę cię. Pracujesz dla Trójcy. Co odnaleźli? Od wielu lat szukali tego wejścia do świątyni. Dzisiaj znaleźli. Muszę ostrzec siostrę. Jest już w drodze. Johna, Trójca właśnie próbowała zabić lokalnego archeologa. Musimy znaleźć wejście. Muszę dowiedzieć się, czego szukają. Do świątyni. O, patrzcie, tutaj mamy rzeczy do zebrania fajne. Tu Rourke, wszystkie oddziały, przygotować się do operacji Zmrok. Dobra. Dobra. Gdzie to było? Rzucić okiem na te ruiny. A, tam. Okej. Zaraz rzucimy okiem na te ruiny, tylko jeszcze zbierzemy sobie roślinki, nie roślinki. To, co może nam się przydać. Powinnam sprawdzić te ruiny. Aha, tutaj. Wiem, zaraz sprawdzimy. Spokojnie, Laro. Czy tutaj coś mamy? Mamy. Nie możemy powinnam tutaj sprawdzić te ruiny. Nie możemy tutaj niczego zostawić. Tutaj miałem. O, jakieś monetki. Dobra. Powinnam sprawdzić te ruiny. Wiem. Ale jeszcze chwila. Bo oprócz ruin tu jeszcze jest coś pewnie do zebrania. Albo i nie ma. Chyba już nie ma. Powinnam sprawdzić te ruiny. I już sprawdzamy te ruiny. Dobra, udało się. Fajnie. Znam tę sylwetkę. To Ishel, bogini pełni księżyca. O, a to Shakshel, księżyc w Nowiu. Jest tu jakiś napis. Shakshel, klucz znajduje się poza zasięgiem jej wzroku. Klucz? To tutaj. Wejście musi być tam na dole. Muszę pójść na dół. Informacje w menu artefaktów. No zobaczmy. Shakshel to dwa oblicza tej samej bogini. Ishel jest młodą kobietą. Oznacza życie i uzdrawianie. Jest kojarzona z księżycem w pełni. Shakshel jest starą kobietą i oznacza śmierć. Jest kojarzona z księżycem w Nowiu. Wspólnie jako bliźnięta stanowią symbole dwoistości oraz cyklu życia i śmierci. No dobrze. W takim razie w tym odcinku byłoby to na tyle. Dzięki za to, że żeście wspólnie dotrwali do końca pierwszej części naszej rozgrywki w grę Shadow of the Tomb Raider. Zapraszam oczywiście na część drugą, a tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!